Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dziś zakończenie serii poszukiwania mocy. W końcu udało zakończyć się batalię z autem, odzyskać nominalną moc, podnieść tą moc po remoncie silnika, który wykonywałem jakieś około 1,5 roku temu. Zapraszam serdecznie do obejrzenia, co było powodem braków mocy i jak pomału do tego dochodziłem. Niewielu z Was pewnie to pamięta, ale zaraz po zakończonym remoncie silnika pojechałem na hamownię, żeby zmierzyć moc silnika i niestety okazało się, że samochód generuje około 160 koni mocy i 300 Nm, podczas gdy seryjnie powinien mieć 180 koni i 380 Nm. Więc różnica była, no jak dla mnie, drastyczna. No i tak zacząłem te swoje zmagania z samochodem. Pierwsze co... pod lupę poszło turbo. Stwierdziłem, że muszę zająć się układem dolotowym, bo mi cały czas coś nie pasowało w logach dynamicznych. Cały czas jakby brakowało ciśnienia, było coś nie tak. Więc swoją batalię zacząłem od turbiny. Stwierdziłem, że trzeba ją rozebrać i sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. I jak ją wysłałem do zakładu, stwierdziłem, że nie ma się co rozdrabniać. Od razu robimy hybrydę. Czyli tutaj oryginalna obudowa została rozwiercona, zostały zamontowane większe śmigła o dużo większej wydajności i mniejszej wadze, żeby mieć dużo większą wydajność turbosprężarki. Po założeniu tego okazało się, że samochód w ogóle nie chce jechać. Był duży problem z rozpędzeniem tej turbosprężarki na standardowym dolocie i auto wchodziło w tryb awaryjny. Nie było w stanie jakby szybko zbudować ciśnienia tak, jak wymagał tego sterownik. No i się zaczęło. Widzieliście na pewno odcinek mój o całym układzie dolotowym, jak tam wszystko przespawywałem, robiłem różne rury, skróciłem dolot, wymieniłem intercooler na taki duży środkowy intercooler i jak pewnie niektórzy odnotowali, znalazłem wtedy też bardzo dużo różnego rodzaju gumy w intercoolerach, które zapychały te intercoolery. Myślałem, że już wtedy znalazłem rozwiązanie swoich problemów, że problemem było po prostu powietrze i bardzo słaby przepływ w układzie dolotowym. Niestety okazało się, że tak nie było. Dobra, turbo zrobione, dolot skrócony, zamontowany duży wydajny intercooler na samym środku. Auto zaczęło dużo lepiej jechać. Pojechałem na hamownię, niestety wszystko tak samo, raptem różnica kilku koni mechanicznych. Mówię, ja pierdziu, no to dobra, no to pewnie na wydechu go coś blokuje. Na pewno to jest wydech. Mówię, 350 tysięcy nalatane, to prawdopodobnie katalizator to jest złom. Kupiłem nowiutki, sportowy, metalowy katalizator spełniający normę Euro 6, gdzie auto było na Euro 4. Zamontowałem, przespawałem cały ten układ wydechowy. Pojechałem na hamownię. Nic to nie dało. Załamany, już nie wiedziałem za bardzo co robić. Wziąłem się za układ paliwowy. Pompa wysokiego ciśnienia ciekła mi, troszeczkę podciekała. Mówię, kurczę, może sekcje niewydajne. Pompa wysokiego ciśnienia do remontu. Całą uszczelnić ją, mówię, może gubi ciśnienie, choć wcale czujniki tego nie wskazywały. Wszystko niby było dobrze. No ale jednak martwiło mnie to cieknące paliwo z pompy wysokiego ciśnienia. Wszystko wymienione, żadnej różnicy. No i finalnie w końcu, no bo co pozostaje, jak wiesz już, że masz powietrze, że nie wiem, pompa nie cieknie, że no wszystko co mogło być na wydechu jest też w porządku, no to co pozostało? Wtryski pozostały. No i zacząłem swoją batalię z układem wtryskowym, gdzie po kolei sukcesywnie sobie wymieniałem wtryskiwacze. Co też było na jednym z moich odcinków o wtryskiwaczach. Wtedy zacząłem montować wtryski od 3.0, bo były tańsze, ale kupowałem całkowicie nowe, bez żadnych regeneracji, bo już regeneracją właśnie się naciąłem i nagle okazało się, że auto zaczyna żwawiej jeździć i to bardzo mocno czuć. Wtedy jeszcze nie robiłem jakby pomiarów mocy. Czekałem z tym do wymiany wszystkich wtrysków, a jak pewnie wiecie, są to niebagatelne koszty, bo jedna sztuka kosztuje 1000 zł, więc 6000 było do wydania. Po wymianie wszystkich wtryskiwaczy pojechałem na hamownię
No i właśnie wyszło wszystko. Okazało się, że regenerowane wtryskiwacze były tutaj problemem. O ile działały one dobrze i nie uszkadzały silnika, to nie podawały one prawidłowej dawki paliwa i przez to auto nie miało kompletnie mocy, którą powinno mieć. Po wymianie wszystkich wtryskiwaczy okazało się, że auto już w serii pokazało na hamowni 200 koni i 400 Nm. Co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, bo była już tu bardzo fajna seria. Okazało się, że jest to naprawdę niezła baza do tuningu. I choć wiem, że nie jest to dobrze postrzegane przez wiele osób, natomiast ja podniosłem sobie tą moc do 250 koni i 500 Nm i tylko dlatego do takiej mocy, ponieważ skrzynia, którą posiadam w swoim samochodzie, nie jest w stanie znieść większego momentu. Wiem, że dla niektórych z Was ta seria była długa i męcząca, ja zbytnio często nie pojawiałem się na swoim kanale, ale chciałbym, żebyście mnie zrozumieli. Dla mnie jest to tylko hobby, nie jestem w stanie dorównać wielkim komercyjnym kanałom na YouTubie, gdzie mechanicy pokazują swoją codzienną pracę i mogą zaciekawiać Was różnymi ciekawymi przypadkami związanymi z samochodami. Pokazuję prace związane ze swoim autem, ale nie tylko, także prace, które prowadzę dla swoich kolegów, czy to w offroadzie, przy elektryce, elektronice, przy tych samochodach, przy jakichś tam remontach silnika. Mam też różne inne ciekawe rzeczy związane z motoryzacją i chciałbym czasami je uwieczniać i pokazywać Wam. Także mam nadzieję, że ze mną pozostaniecie, bo to nie jest koniec oczywiście wszystkiego, co będę chciał nagrywać. Także zapraszam Was serdecznie do kontynuowania i śledzenia mojego kanału i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, hej!